Cześć, witajcie. Witajcie, witajcie, kochani. Nie ma dzisiaj dużo, ale chyba wystartujemy. Wystartujemy od tego, co jest za mną chyba, co tam się pali. Ja przypominam wszystkim tym, którzy są bardzo zatroskani o to, że Diablo to jest gra satanistyczna. Moi drodzy, w Diablo walczy się ze złem, czy walczy się z szatanem. Tak, tak, wiem, są motywy satanistyczne. Niemniej jest to gra niezwykle optymistyczna, ponieważ tam jakby stajemy naprzeciwko złu. To jest taka gra staroszkolna, gdzie wiadomo, co jest dobre, wiadomo, co jest złe i przeciwko temu złu się tam walczy. Czy to jest ambitne, czy nie, to już jest osobna zupełnie sprawa. A to, co widzicie za mną, to jest Rockfon 6 Diablo Immortal Edition. Jest to taka edycja, na którą Asus się najwyraźniej zdecydował, zachęcony poprzednią edycją specjalną z Batmanem na przykład. Mm-hmm. Najwyraźniej znacznie lepiej te smartfony się sprzedają jednak z jakimś dodatkowym brandem niż tylko i wyłącznie jako Rockfony. Poza tym no, Rockfon to jest smartfon growy, jakby nie patrzeć. Jeżeli dodatkowo jest brandowany jakąś grą mniej albo bardziej fajną, no to tym lepiej. To naturalne, że pojawiają się gamingowe smartfony z brandingiem growym i to jest bardzo fajne, bo jak ktoś jest miłośnikiem danej gry, to sobie może kupić taki telefon, albo po prostu jak ktoś lubi rzeczy wyjątkowe, no bo nie ma co ukrywać. Taka edycja smartfona jest o tyle wyjątkowa, że tam dostajemy zapewne jakieś dedykowane pudełeczko. To znaczy, to ja już może pokażę, co dostajemy. Dostajemy, o, tak, takie śliczne pudełko, widać za mną, pudełko śliczne, jakie jest. Dostajemy, słuchajcie, smartfona w takim pudełku i w takim jeszcze dodatkowym kryształe, tak? Takie jest dodatkowe opakowanie tutaj za mną, widać, jest taki czerwony, fajny kryształ i w tym jest dopiero smartfon, tutaj jest mapa, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ o, tutaj jeszcze pudełko na wszelki wypadek z jednej i z drugiej strony, żeby było widać. O. Dobra, zniknąłem na moment, ale było widać. I to w zasadzie prawie wszystko, bo jeszcze do tego jest specjalna latarka i za pomocą tej latarki można na tej załączonej mapie znaleźć specjalne punkty, a plecki do tego smartfona jeszcze dorzucają i na tych pleckach też takie kolorowe się robi, jak się poświeci tą latarką. No i oczywiście motyw, który tam za Jackiem widzicie, motyw ekranowy, czyli pakiet, ikon, tapet i tak dalej, cały ten content jest ładowany do smartfona. Ale z komunikatu prasowego Asusa wynika, że można ten smartfon też kupić SOTE, czyli po prostu just smartfon z dedykowanym interfejsem i być może tym pokrowcem, o którym Jacek wspomniał, ale już bez tego fancy pudełka. Ale równie ważne jest to, że ten telefon jest oferowany w topowym wydaniu, czyli z pamięcią RAM 16 giga i też ważne będzie u nas do kupienia 6400 będzie kosztować. SOTE, bo tutaj wyraźnie napisano, że za specjalną edycję z zestawem gadżetów trzeba będzie jeszcze dopłacić. Są tam, słuchajcie, plecki w dwóch wersjach. Jedna wersja to jest taka wersja z portalem, który właśnie po poświeceniu świecą na czerwono tam niektóre elementy. Jest jeszcze druga, się Shield Blessing nazywa, czyli błogosławieństwo tarczy, tak nie wiem, jak na polskie jest tłumaczone w Diablo, ale prawdopodobnie jakoś tak. Jest ta mapa, którą też można poświecić latarką załączoną jakby. Ta latarka to w ogóle nie jest latarka, tylko to jest Fahir's Light, czyli światło Fahira. Także to jest taka specjalna, brandowana Republic of Gamers, gdzie można poświecić właśnie i znaleźć dodatkowe rzeczy. Natomiast ostatnim elementem tym zestawu specjalnego jakby jest pin, czyli szpileczka do wyciągania kart i ona jest brandowana, jest ładna, taka brązowo-złota z napisem Immortality Awaits. Nie pokazuję wam na ekranie, bo nie zdjąłem po prostu ze strony Asusa, ale zapraszam na stronę Asusa, tam można zobaczyć wszystkie dodatki, stosunkowo łatwo to znaleźć, także myślę, że nie będziecie mieli najmniejszych problemów, jeżeli jesteście zainteresowani tą właśnie edycją grową. No dobra, to wróćmy teraz na ziemię. Na ziemię, a konkretnie do Chin. Tam się pokazało Oppo A1 Pro, którym już chyba troszeczkę Wam sygnalizowaliśmy, bo ten telefon pojawił się w takiej dosyć obszernej zapowiedzi już w zeszłym tygodniu, no teraz się pojawił oficjalnie.
To nie jest jakiś tam super wyszukany telefon, po prostu porządny średniak z porządnym wyświetlaczem, bo mamy OLEDowy ekran 6,7 cala Full HD ze 120 Hz odświeżaniem, szybką Gorilla Glass 5 i zagiętymi rogami i wysoką częstotliwością dostrojenia jasności z 10-bitową paletą barw i z dziurką na 16-megowy aparat do selfie. No i tu producent bardzo mocno chwali się niemal symetryczną ramką, która otacza ekran, wąska u góry, wąska u dołu, jeszcze węższa po bokach, no bo ekran zaginany. Pod ekranem Snapdragon 695, pamięci DDR4X i UFS 2.2, podekranowy czytnik linii papilarnych, na pokładzie są też głośniki stereo i SNFC. No i aparat fotograficzny w zasadzie można powiedzieć, że jeden tylny, 108 megapikseli, bo obok jest dwójeczka i to jest takie podstawowe 108 megapikseli bez optycznej stabilizacji, to jest HM6 od Samsunga, o ile dobrze pamiętam. I bateria 4800 67-watowym ładowaniem, czyli poprawnie i ja wiem, niekoniecznie jakoś tam szczególnie porywająco, ale telefonik ładny, może być czarny, może być taki różowo-niebieski, może być taki złoto-różowo-tęczowy. W trzech wersjach pamięci, które trochę takie są śmieszne, bo mamy 8128, 8256 i 12256. Ta środkowa taka troszeczkę dziwna, ale okej. Ceny od 1150 do 1470, oczywiście po przeliczeniu z juanów. Tak na te konfiguracje to ja powiem szczerze, że szkoda, że nie dali chociażby szerokiego kąta, choćby ósemeczka z szerokim kątem, no właśnie, ten aparat która taki. By gdzieś tam się wpasowała, bo to makro, no tak, no owszem, tylko że, sorry, ja akurat nie widzę wielkiego sensu. Szkoda, że tej ósemki nie ma, bo wtedy byłoby troszeczkę lepiej, tak? Szczególnie jakby w tej cenie. Co prawda na Snapdragona 695 dzisiaj, a dzisiaj akurat czytałem bardzo dużo narzekań. Niemniej no, jest to procesor, na którym ten smartfon powinien działać, tak? Jako tako, to nie powinien być problem. Jest OLEDowy wyświetlacz i tutaj też, no, żeby obsłużyć taki wyświetlacz 10-bitowy, to z 10-bitowym kolorem, no to potrzeba troszeczkę mocy obliczeniowej, szczególnie tego procesora graficznego, który rzeczywiście tam przelicza. Może być różnie. Natomiast no, wyświetlacz jest rzeczywiście bardzo fajny. Kwestia tego, jaki będzie performance, znaczy jak będzie się zachowywał ten smartfon podczas działania i użytkowania. Mnie się on podoba i podoba mi się z wyglądu, bo są rzeczywiście bardzo ładne obudowy. Jedna błękitna, druga taka złoto-różowo-żółta mieniąca się, także jest to rzecz całkiem ładna. Jeszcze na momencik dosłownie wrócę do tego Asusa, bo nie powiedzieliśmy w zasadzie, że konfiguracja jest identyczna, techniczna. Tak, jest to identyczna jak modelu głównego, tylko że wersja pamięci to jest 512 i 16 giga RAM-u, czyli ta najwyższa, którą ROG Phone oferuje po prostu. I to tyle tylko tytułem powrotu. Natomiast zdaje mi się, że o A1 chyba skończyliśmy. Moglibyśmy przejść do Realme 10 Pro, bo są oficjalnie po prostu, tak? Myśmy o nich wspominali też już wiele razy. W katalogu są od dłuższego czasu. Ja przyznaję szczerze, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o dane 10 Pro Plus, to się nie popisałem, dlatego że znalazłem, wydawało mi się, że są pewne. Niestety część pewna nie była. Natomiast no, większość generalnie tak. Większość się generalnie sprawdziła i oczywiście jak to cała seria Realme 10, jakiegoś super szału nie ma. Zacznijmy od modelu, nazwijmy to podstawowego, chociaż ma w nazwie Pro. Ma OLEDa 6,72 dokładnie, Full HD ze 120 Hz odświeżaniem i wąską ramką. Tutaj producent się pochwalił, że ramka po bokach ma tam po milimetrze. Mamy Snapdragona 695, pamięci DDR4X UFS 2.2. Jest oczywiście RAM wirtualny, jest miejsce na microSD. Jest 16-megowy aparat do selfie. Z tyłu znowu widzimy 108 plus 2, czyli powtórka z tego, po którym przed chwilą powiedzieliśmy. Tyle, że tutaj dali baterię większą, bo 5000 mAh, ale za to z wolniejszym 33-watowym ładowaniem.
Jest bez stereo, ale za to jest NFC, jest mini jack, czytniczek papilarny na boku. Ceny po przeliczeniu z juanów 1030 parę złotych za wersję 8256 i 1225 za wersję 12256. No tak jak powiedziałem, nie wiem jak was, ale mnie ta specyfikacja w żaden sposób nie porwała i co gorsza, model Pro Plus też mnie nie porwał. To znaczy są tam jeszcze, może warto wspomnieć, jeżeli chodzi o design, że są tam trzy wersje kolorystyczne, natomiast jedna wersja jest jeszcze troszeczkę inna, dlatego że jest z fakturką na tyle obudowy. Takie promienie słoneczne są wychodzące z aparatów fotograficznych. Tak, wokół aparatów. No. I ona jest troszeczkę grubsza niż ta zwykła. Ja się zastanawiam nad tym stereo. Jesteś pewien, że nie ma zupełnie? W podstawce jest jeden głośnik. No. Tak, nie było słowa o stereo. Słuchaj, więc... u Chińczyków jestem w tej chwili na stronie ze specyfikacją 10 Pro, piszą podwójne głośniki stereo. Aha, no to widzisz, to ja musiałem przeoczyć. W związku z tym przynajmniej Chiny podają, że te głośniki stereo w 10 Pro są. Jest certyfikat Hi-Res Audio, jest tam obsługa wszystkich tych plików bezstratnych audio, także no cóż, no jeżeli głośnik jest dobry, to będzie dobrze grał nawet zewnętrznie, tylko kto słucha zewnętrznie głośnika. No w sumie tak, nie lubię. Znaczy tutaj prawdopodobnie jest takie stereo, jakie większość przypadków oferuje, czyli jeden z głośników jest na słuchawce, tak? Tak. No najpewniej tak, ale... No ale jest. Natomiast 10 Pro Plus to już jest Dimensity 1080, bateryjka 4800 mAh, dziwną taką dosyć, tą pojemność podają, ale tak właśnie podają, z ładowaniem 67-watowym. Jest tutaj też Super AMOLED, chyba z Samsunga, jeżeli dobrze pamiętam, 6,7. Tutaj jest 10-bitowy kolor, bo w tej wersji Pro jest zdaje się 16 milionów tylko. Jest Full HD, jest 120 Hz odświeżania, i pamięć 128 albo 256 dla użytkownika, 8 albo 12 giga RAM-u. Nie znalazłem tutaj informacji o obsłudze kart pamięci niestety. Nie wiem, czy tej obsługi nie ma, czy producent zapomniał po prostu umieścić w specyfikacji. I aparaty fotograficzne 108 i tutaj jest 8 do zdjęć szerokokątnych plus makro, czyli trzy aparaty są z tyłu i to makro to jest oczywiście dwójka, z przodu również 16 megapikseli. Zgadza się, a z rzeczy, no bo wiadomo, że jak producent coś dodał, to musiał też coś zabrać, zniknął mini jack i zniknęło miejsce na microSD. Gdyby tak, przykra sprawa. Trzebował, no to sorry. Czyli też nie znalazłeś microSD nigdzie? Nie, no znalazłem w przypadku Pro. W Pro Plusie nie ma i wygląda, że nie ma. Okay. No skoro zabrali mini jacka, więc bardzo możliwe, że... Skoro nie podają, to znaczy, że też nie ma, ale tak jak mówię, dodali zaokrąglenia po bokach, bo o ile 10 Pro jest, no tak jak podstawowe te Realme 10 czy tam 10 5G, plaskata, płaski tył, płaskie boczki, płaski ekran, o tyle ten Pro Plus wygląda inaczej, też ma dwa wielkie okręgi na aparat fotograficzny, ale i tył ma zaokrąglone te dłuższe boki i ekran ma zaokrąglone te dłuższe boki. No i to tyle chyba. Aha, ceny, przepraszam, ceny. 8128 1130, 8256 1330 i 12256 1520, ale oczywiście jakbyście chcieli sobie powróżyć na temat cen na polskim rynku, to doliczcie do tego przynajmniej VAT plus jeszcze trochę, nie? Zaokrąglicie sobie w tył w górę. No, chińskie ceny są zawsze fajne do momentu, kiedy się nie dorzuci do tego podatku transportu i wszystkich tych kosztów związanych z... Że jak tak się dorzuci, no to... No właśnie. Vivo nam jeszcze został z tej samej rodziny, znaczy z tej samej rodziny w zasadzie, znaczy od podobnego producenta, natomiast jest to model stary tak naprawdę, bo jest to powtórka z Vivo V21. Ja powiem szczerze, nie znalazłem żadnych tak naprawdę różnic. Model wyszedł w kraju egzotycznym, bo to pojawił się na Tajwanie, w związku z tym, no cóż, no jakaś dziwna powtórka z rozrywki, którą nie bardzo rozumiem, może nie wiem, specjalnie dla operatora, może jakoś... Jakaś lokalność. Generalnie telefon, tym co go wyróżnia, no to jest aparat do selfie. 44 megapiksele z diodami LED. Z autofokusem jeszcze do tego. Tak, i jeszcze z optyczną stabilizacją obrazu do kompletu.
Więc mocny aparat do selfie, tylny aparat już taki bardziej typowy, bo 64, ale też z optycznym, z optyczną stabilizacją, 8 plus 2, czyli szeroki plus makro, a reszta taka przeciętna, no kurczę. Znaczy, to jest nadal fajny smartfon, tylko mówię, no to jest klon jakby bez kawałka jakiejś inwencji, bez jakiegokolwiek szczegółu w specyfikacji, który by go różnił od tej wersji podstawowej, czyli od V21. Czyli jest AMOLEDowy wyświetlacz 644, Full HD, 90 Hz odświeżanie, 128, 256 pamięci, 8 GB RAM-u i obsługa kart pamięci do tego. No, aparaty fotograficzne są naprawdę całkiem fajne, szczególnie dla tych, którzy lubią sobie rzeczywiście pstryknąć wysokiej jakości selfie. Tak, bo sam telefon nie jest jakiś potwornie drogi, no bo to by była ta półka u nas prawdopodobnie sub 2000, bo na Tajwanie wychodzi tam 1700 niecałe. Jest optyczna stabilizacja obrazu, jest autofokus w dwóch aparatach. No mówię, wyróżnia się ten telefon na plus. Tylko że jest klonem. Ale jak ktoś lubi selfiaki, to rzeczywiście no na Tajwanie, wiadomo, selfie na pewno lubią, więc myślę, że tam się ten telefon spotka. Można szukać, jeżeli się rzeczywiście kupuje w egzotycznych krajach, to można szukać podstawki, czyli V21 może się okazać, że jest tańsza po prostu od tego nowszego, bo ten jest nowszy, to musi być droższy. No dokładnie, ale no jest to totalnie pozbawione sensu, ponieważ no mówię, u nas można kupić chociażby V23, czy właśnie V21, o którym Jacek wspomniał. Ja już próbuję podejrzeć, ile V21 kosztuje, bo może mi się uda tak na szybko znaleźć. Jak mi się nie uda znaleźć, no to w zasadzie ma się w polskiej dystrybucji. Poszukaj, jeżeli szukasz, to ja powiem coś na temat ZV70 Pro, bo to jest też nowa produkcja. Ja coś znalazłem. Tak, 2000 kosztował na wejściu, więc teraz pewnie go kupicie taniej, więc macie go w polskiej dystrybucji, co będziecie kombinować. Dokładnie. A zanim ja powiem o ZT, to jeszcze chciałem o jednym Vivo wspomnieć. Zrobili budżetową wersję budżetowca, czyli wzięli Vivo Y01, okroili go troszeczkę i wyszło Y01A. No, bardzo mało imponujący telefon, bo no cóż, zamiast 13 aparatów pierwowzorze w tym nowym mamy 8 megapikseli, no i okroili go z RAM-u. Teraz ma 2 GB RAM-u, co w moich oczach już go na dzień dobry skreśla, nawet pomimo obecności Androida Go, w dodatku Android 11 to jest. No i cóż, no budżetowiec, tak, wychodzi w Tajlandii się pojawił, wychodzi tam 500 zł, co jest totalnie bez sensu, bo ten mniej okrojony Y01A można w Polsce za 700 kupić, więc ten okrojony wyszedłby niewiele taniej, a już ma zdecydowanie za mało RAM-u, bo o ile ten, który jest dostępny w Polsce Y01 za 700 zł ma marne, ale ma chociaż te 3 giga RAM-u, o tyle ten z Tajlandii, no to ma 2 giga i to go skreśla, w ogóle nawet nie, znaczy, nie spoglądajcie. Ja o nim nie wspominałem, bo co prawda serwisy się dziwnie o nim rozpisały, natomiast myśmy o nim mówili w sierpniu tak naprawdę. Tak? Ja nie pamiętam. W sierpniu został dodany do katalogu i on ja coś. Nawet z linkiem producenta, dlatego nie wspomniałem po prostu. Może wiesz co, może po prostu wyskoczył teraz sprzedaży i cena się pokazała. No dobra, to whatever. Zacząłeś coś o ZT mówić, to ja jeszcze tylko wspomnę, że ZT powoli chyba wraca do Polski, bo ma nowego dystrybutora, o czym też dzisiaj piszemy. A teraz opowiedz o nowym smartfonie, bo coś zacząłeś, a ja ci bezczelnie przerwałem. V70 Pro, smartfon, który wyróżnia się w designie przede wszystkim znowu dwoma kółkami z tyłu, ułożonymi pionowo w górnym lewym rogu. Górne widać, że jest takie robione na duży obiektyw znowu, żeby było widać, że tam jest duży obiektyw. Natomiast jest tam matryca 64 megapiksele, a w drugim kółku są dwa aparaciki, jeden 5, drugi 2 megapiksele. 32 megapiksele z kolei z przodu, w kropce, w centrum ekranu na górze. Jest IPS-owy wyświetlacz 667, Full HD pracujący, diabli wiedzą przy jakiej częstotliwości, bo ZTE nie podało. Natomiast jest tam Snapdragon 765G, w związku z tym jest to jakaś gwarancja, że ten smartfon powinien całkiem sympatycznie działać. 4,5 tysiąca mAh bateria, też niestety nie wiem jakie ładowanie, jest szybkie ładowanie, ale też ZTE niestety nie podało.
i 256 plus 8 giga RAM-u, to jest całkiem sensowna kompozycja pamięci. Myślę, że smartfon, jeśli Chińczycy czegoś nie zepsuli, to powinien działać naprawdę całkiem fajnie. Taki mocny średniaczek dosyć. Aparaty całkiem fajne, pamięci całkiem fajne, jest obsługa kart pamięci. AMOLED-a tylko brakuje, który by się przydał, ale jest IPS-owy wyświetlacz. Można mieć wszystkiego. Z kolei cena powinna być dzięki temu niższa. I kolejny egzotyk, który trafił nam się w tym tygodniu, to jest Sharp Aquos V6 obsługujący 5G. Smartfonik, który do nas raczej nie ma żadnej szansy trafić. Mówimy o nim właściwie na zasadzie ciekawostki. Dimensity 700, czyli tani sposób na opękanie sieci 5G. IPS-owy wyświetlacz 6,6 w HD, pracujący przy 90 Hz, 128 plus 4, czyli zupełne minimum, przynajmniej jeżeli chodzi o RAM, i aparaty fotograficzne 50 plus 2 plus 2 z tyłu, z przodu 8 i to właściwie tyle, ładowanie 15-watowe. Ale ładowarki do zestawu już porządnie nie dodają, bo tylko 10-watowe. No plus stylizacja taka sprzed dobrych 3 lat, jak nie wcześniej, kroplonoc, szeroka broda z tyłu i aparat z wyróżnionym jednym obiektywem i prostokątną ramką. No takie. Wyskoczył w tym tygodniu również telefonik, o którym Adam pisał, o tym, że pewne firmy niestety nie są w stanie pozbyć się pewnych jakby przyzwyczajeń co do naśladownictwa. Co prawda wzorów nie najgorszych może, ale jednak naśladownictwa. Ale jednak, właśnie. Mówimy o LED TV 1 Pro Plus. Ojejku, jaki to jest dramat. Słuchajcie, według mnie, jak już się, kurczę, kopiuje iPhone'a, bo to jest, jeżeli chodzi o design, po prostu zżynka z iPhone'a i to taka, zobaczcie sobie zdjęcia, naprawdę na bez czela. No to jeszcze do tego specyfikacja, nie można tu nic dobrego o niej powiedzieć, jest po prostu nędzna. Specyfikacja z Tygrysem, Tiger T610, wysoka procesor. O, widzicie ten telefon teraz za moimi plecami. Sami ocencie. iPhone. Płaskie boki, ten aparat taki. Wiedzą, co naśladować, żeby mieć sprzedaż po prostu. Jak kogoś nie stać na iPhone'a, może sobie to kupić i udawać, że ma z daleka, może ktoś się nabierze. Ja ostrzegam przede wszystkim ze względu na wyświetlacz, bo co prawda przekątna jest być może dla wielu atrakcyjna i fajna 6,5 cala, ale to tylko w HD pracuje niestety. Jeżeli chodzi o pamięć, też nie jest zbyt fajnie, bo w najniższy tier i nie daj Boże się na niego naciąć, to jest 32 plus 4. Ale jest również wersja ze 128 czy 256 giga i z 6 giga RAM-u, także... Aparaty fotograficzne, nędza zupełna, z tyłu jest 8 plus diabli wiedzą co. Albo atrapa, albo to może być 0,3, albo nawet 0,01, bo to tak, też jest niepodanie. I 5 megapikseli z przodu. Więc przyjmujcie, że ma to jeden aparat. Słuchajcie, ceny nie są jakieś wysokie. W Chinach to kosztuje od 318 po 500 zł. Przy czym zestawy pamięci tu są tak pokręcone, że głowa boli, bo mamy 428, 4256 albo 664 na tą chwilę w sprzedaży. Takie były wersje w sklepie. A, 64 jeszcze znalazłeś. Tak, jest w sklepie, natomiast tej najtańszej, o której mówiłeś, w sklepie nie ma. Okay. To nie znaczy, że nie istnieje oczywiście, bo może na przykład w detalu tylko jest. Ja niestety chińskiego detalu nie miałem jak sprawdzić. Więc to, co było w sprzedaży, ale wiecie co, kliknę jeszcze w tej chwili do tego sklepu, bo może się pojawiło coś tańszego. Sprawdziłem w sklepie, nadal są tylko te 3 wersje, o których powiedziałem, pokręcone te pamięci, nie wiem dlaczego takie wybrali i cały ten telefon jest tak pokręcony jak domek ślimaka. Dajmy mu spokój. A z chińskich wynalazków jeszcze w tym tygodniu Blackview A85 wyskoczył, możecie sobie obejrzeć tym razem. Blackview wrzuciło smartfona takiego dla ludzi, a nie pancernego. Natomiast dzisiaj wyskoczył z kolei Oukitel WP21, kolejny z zegarkiem. Smartfon z zegarkiem, tylko ten zegarek to jest oczywiście nie w
mechaniczny, tylko jest to ekranik dodatkowy tylny, na którym sobie można między innymi wyświetlać zegarek, ale można również sobie chyba aparat fotograficzny i różne inne rzeczy. No. Można mieć always on screen, w związku z tym może komuś się to spodoba. Wiesz co, jakiś czas temu testowałem taki telefon z tym zegarkiem. Próbuję sobie przypomnieć, co to było. Ale ja właśnie podejrzewam, że to samo. Znaczy, to by albo... Ktoś na to samo popyta, natomiast ja bym się nie rozpędzał z funkcjonalnością tego dodatkowego. A, przepraszam, ja miałem Dogi u Kittela. Okay. No i właśnie tam ten zegarek na tyle, no to po prostu był jazz z zegarkiem i właśnie nie było na przykład tej funkcji, zdaje się, do podglądu zdjęć robionych. Ja nie kojarzę w tej chwili, czy jest funkcja do podglądu, ale tam sobie sporo rzeczy można rzeczywiście na tym zegarku ustawić, przynajmniej według screenów producenta, tak, które tam wrzucał, także są tam jakieś dodatkowe... Czyli tu zrobili to lepiej. W każdym razie, jakbyście się natknęli na takiego Dogi, to sprawdźcie, co ten tylny zegarek potrafi, bo akurat tu trafiłem, że słabo to było grane, bo w zasadzie to był tylko dodatkowy ekranik pomocniczy. Tam nawet się nie dało podejrzeć powiadomień z czegokolwiek poza telefonem i SMS-ami. A, nawet SMS-ów też nie. Tylko można było obsługiwać telefon i sprawdzić godzinę. Więc zdecydowanie za mało. Tu widać, Jacek spojrzał, że jest trochę lepiej. Także po prostu uczulam was, jak sobie chcecie coś takiego sprowadzić, to się nie cieszcie tak z góry na ten zegarek, tylko najpierw zobaczcie, co potrafi, bo jak pokazał ten przykład, funkcjonalności mogą być... Kompas widzę, odtwarzacz audio można wrzucić, kompas, odtwarzacz audio i jeszcze coś tam było dodatkowego, ładowanie baterii chyba 70%, jak mi się tam pokazuje. Sorry, no, słuchajcie, ale oni mają animowane te w związku z tym rzeczywiście nie widać podglądu aparatu niestety. Także musicie dokładnie się zagłębić, jeżeli akurat na danych funkcjach wam zależy. W zasadzie dotyczy to każdego telefonu z dodatkowym ekranem, jeżeli ma taki mały ekranik z tyłu. Są wymienne tarcze, na których sobie można wyświetlać oczywiście całą masę rzeczy. Można tarcze zegarkowe tutaj stosować, oni pokazują. Także i licznik kroków, i data, godzina, stan naładowania baterii oczywiście. Jest rozmowę telefoniczną można z tego małego ekranu przeprowadzić, wywołać, tak? W związku z tym też dodatkowo jeszcze można. I to chyba tyle, ile pokazuję. No to taka ciekawostka przyrodnicza i chyba myślę, że tą ciekawostką możemy zakończyć powoli. No i cóż, i zaprosić was na oglądanie nas za tydzień. Tak, trzymajcie się ciepło, zima idzie, to dlatego się u mnie tutaj pali w kominku, bo mam 16 stopni, pomyślałem, że jak sobie puszczę na ekran taki kominek, to mi będzie trochę cieplej. Natomiast jest rzeczywiście chłodno, trzymajcie się ciepło, dbajcie o to, żeby się nie pochorować, bo to bez sensu zupełnie na zimę chorować. Niedługo Black Friday, może się pojawią jakieś fajne okazje, gdzie coś no będzie. No to też uważajcie, nie dajcie się nabrać, sprawdzajcie sobie historię cen, bo polski Black Friday to jest polski Black Fryer raczej i tyle, i nie liczcie na okazję, bo no. Słuchajcie, o jeszcze jednej rzeczy szybko, bardzo szybko, która wydaje się niezbyt połączona jakby z telefonami, ale dzisiaj mi wyskoczyła. Szukałem dzisiaj, żeby potwierdzić dane jednego z aparatów fotograficznych Sony, aparatów mobilnych oczywiście, montowanych w smartfonach. I okazało się, że na angielskiej wersji Wikipedii, jak do tej pory była większość tych modułów Sony ze specyfikacjami, tak po prostu zniknęły. Po prostu zniknęły z angielskiej wersji. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś durnego edytora, czy Sony zadziałało, ponieważ Sony, słuchajcie, kolejno. Najpierw zlikwidowali u siebie dostęp do white papers dotyczących smartfonów, później zlikwidowali większość dostępów do grafik smartfonów i w tej chwili jest bardzo biednie. Później jeszcze coś mi zniknęło. Tak, chyba właśnie aparaty. Tak, bo oni udostępniali również dokumentację aparatów fotograficznych, tych mobilnych. W PDF-ach to było, ja mam całkiem sporo tych, które jeszcze były dostępne, jak były dostępne. Natomiast w tej chwili po prostu jeszcze zniknęły z Wikipedii dane aparatów Sony Exmor R, Sony Exmor RS, tych, które są montowane w smartfonach. Trochę się za głowę złapałem, powiem szczerze. Dane są nadal dostępne na przykład w języku białoruskim i rosyjskim, w związku z tym nadal można do nich sięgnąć. Jeszcze,
nie sięgnęli. Bo to kto inny edytuje. Natomiast po angielsku po prostu zniknęły. W tej chwili ten artykuł dotyczący Exmora w Wikipedii wygląda tak biednie, że tylko się musi płakać po Wiesz prostu. Co? Ja ci chciałem właśnie przypomnieć, nie wiem czy pamiętasz, co się działo z fińską Nokią w pewnym momencie. Tak, no pamiętam. No, to nie wiem, czy nie mamy powtórki z rozrywki. Nokia udostępniała, słuchajcie, wszystko. Były takie banki zdjęć, że można było smartfona z każdego konta i z każdego, każdy detal smartfona po prostu zobaczyć. Dokumentacja była, dzięki temu, że było Nokia Forum, to o dokumentację dbali deweloperzy. Nokia dbała o dokumentację dla deweloperów. Te specyfikacje były z tylu stron każdego smartfona, że najdrobniejszych szczegółów można się było dowiedzieć. Pamiętajcie, mówimy o Nokii tej fińskiej. Fińskiej, co robiła fajne, śmieszne, różne dziwne telefony, była innowatorem i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Ja Sony źle nie życzę, ale... Mam nieodparte wrażenie, że to zmierza w tym kierunku i no cóż, śpieszmy się kochać producentów smartfonów, bo tak szybko odchodzą i... Ja tego nie rozumiem, ja tego to znaczy nie, mówię, nie ma żadnych tajemnic, słuchajcie, te dane są i tak podawane na przykład przez sprzedawców na Alibabie. One tak w ogóle są, można je znaleźć. To nie jest tak, że po prostu Sony przestało udostępniać własne dokumenty, najpewniejsze, najbardziej szczegółowej. No po co, kurczę, no naprawdę. Po co? Bo się powoli spróbują schować z tymi smartfonami i tyle. Ja mówię, no ja w tej chwili widzę w zasadzie no, dwóch takich mocnych kandydatów, którzy powinni moim zdaniem pójść drogą LG i... Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, no, jak śpiewał klasyk. No Jadoś tu mówi o HTC prawdopodobnie i właśnie... Tak, o Jezu. No właśnie próbuję przetestować telefon HTC. Właśnie o Sony. O Jezu. Dobra, opowiem Wam o tym w recenzji. Za jakiś czas myślę, że się pojawi recenzja telefonu HTC, ale... Przepraszam za dygresję. Dziękujemy Wam bardzo na dzisiaj. Dziękujemy, że wpadliście znowu do nas i znowu z nami byliście przez pewnie godzinę kolejną. No. Miłego weekendu, pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy chyba na za tydzień, tak? Tak, myślę, że na za tydzień, chyba że zamarzniemy. Albo nam prąd odłączą. Może nam się uda nie zamarznąć. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć. Cześć.